Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj środa, więc dzisiaj pytania od widzów. Zadaliście mi pytanie, co to nowego się u mnie pojawiło. Chodzi o szlifierkę Mirkę Piątkę. Chcieliście, żebym coś o niej powiedział, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby kilka słów powiedzieć o tej szlifierce. I myślę, że na razie tylko kilka, z tego względu, że jest ona u mnie dość niedługo. Ale już można ją jakoś porównać z moją wcześniejszą. I w ogóle czym one się różnią? Jedna ma skok 2,5, to jest ta stara, a ta nowa ma skok 5. Czy jest jakaś różnica? Czy warto się w ogóle zainteresować takim narzędziem? Zapraszam do oglądania. Mówili, zastanów się, czy na pewno chcesz kupować Mirkę. Może jednak kupisz Festula, Mirka, elektronika, psuje się, będziesz niezadowolony. A ja jakoś nie lubię firmy na F. Jakoś po prostu tak mam i szukałem czegoś innego, ale czegoś też profesjonalnego. Zdecydowałem się na Mirasa 2,5 mm. Pracuje u mnie już na pewno ponad rok. I to pracuje ostro i jestem z niej zadowolony. I mogę śmiało mówić zarówno o jednej i o drugiej z tego względu, że sam je nabyłem drogą kupna, więc mogę powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Akurat podoba mi się, dlatego że mi się podoba ta. Stwierdziłem, że ta już dla mnie to jest troszeczkę za mało, że potrzebuję czegoś jeszcze innego. Dlatego zdecydowałem się na drugą, tylko ze skokiem 5. Czy jest różnica w pracy? Od razu tak można powiedzieć, jest i to znacząca, pomimo tego, że szlifierki wyglądają dokładnie tak samo, ten sam silnik mają, te same parametry, tą samą wagę piórkową, bo ona tam waży niecały kilogram, to jednak różnica jest, za chwileczkę wam pokażę, ale jeszcze właśnie, to jest dobry moment, dlaczego, żeby wam powiedzieć, dlaczego w ogóle się zdecydowałem, żeby kupić tą szlifierkę, tą drugą. Ciągłe zmiany papieru, tak? To jest raz. Tak się wydaje, że wyłączyć szlifierkę, zmienić papier, włączyć szlifierkę. W tym momencie możemy robić tak, że mamy na jednej szlifierce założoną jedną gradację, na drugą drugą gradację. Jedna jest podłączona do jednego odkurzacza, druga podłączona do drugiego odkurzacza i pracujemy. Albo jedna osoba robi jedno, druga osoba robi drugie, albo wręcz jest tak, że najpierw szlifujemy jedną, odkładamy, już mamy w pogotowiu drugą, szlifujemy. Dlaczego ze skokiem 2,5 okazała się niewystarczająca? Skok 2,5 mm, czyli mimośród 2,5 mm, czyli odchylenie od ośli szlifierki o 2,5 mm, to jest właśnie mimośród, powodował i powoduje, że szlifowanie jest bardzo dokładne, można powiedzieć takie finiszowe, ale jest to szlifowanie dość mozolne, dość wolne. Jeśli przychodziło na przykład zedrzeć troszeczkę więcej materiału, oczywiście tym narzędziem zrobicie to, nie ma żadnego problemu, tylko będzie to trwało dłużej. Przez to, że będzie trwało dłużej, tracicie więcej czasu, ale z drugiej strony jest to dużo bardziej dokładne szlifowanie, zostawia mniej sprężynek, więc na takie papiery jak załóżmy 120, 150, 180 czy jakieś międzyszlify i tak dalej, ta jest naprawdę super, 2,5 mm, ale jeśli chcecie zrobić pierwsze szlifowanie, zedrzeć trochę więcej materiału, szlifowanie typu papiery 80, no to ta szlifierka, tak jak mówię, zrobiła swoją robotę, ale robiła to wolno, a tutaj wszystko się rozchodzi o ten nieszczęsny czas. Dlatego postanowiłem, że potrzebuję drugą szlifierkę, tym razem to jest piątka. Wiedziałem, że będzie jakaś różnica, no bo w końcu no jest różnica tego mimośrodu, ale nie spodziewałem się, że różnica będzie taka duża. Od razu wam pokażę, żeby nie było, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Mam tutaj taki blacik, który sklejałem, musiałem zrobić taką doklejkę.
nieważne. Wyszło jak wyszło, to było tylko i wyłącznie na prasie, więc jakieś tutaj minimalne różnice są. Wylazł klej, już zasek, już jest twardy. No i teraz tak, trzeba to zeszlifować. Tutaj z tej strony mam 2,5, tutaj z tej strony mam 5. Obydwie mają papier 80 założony świeży. Obroty są ustawione na największe, bo tutaj też można regulować obroty. Mam nadzieję, że widać tutaj to miejsce zaznaczone ołówkiem, a zresztą można to jeszcze mocniej zaznaczyć. Ale chyba widać. Dobra, i można zabrać się za szlifowanko. Jest tylko sobie... Aha, obydwie są podłączone do odkurzacza, już sparowane. Także ja ubieram słuchawki i na żywo po prostu szlifuję. Zobaczycie sami. Dojdę mniej więcej do środka i no zobaczycie zresztą. Więc tak, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ołówek w miarę został zeszlifowany. Tutaj po tej stronie, gdzie było 2,5, jeszcze widać ślady, w szczególności tutaj na środku, ale samo miejsce klejenia dużo lepiej wygląda z tej strony. Po prostu jest to gładkie, nie czuć tutaj żadnych nierówności. Tutaj jeszcze ta strona wymaga szlifowania. Po prostu, co za tym idzie? Ta szlifierka szlifuje szybciej i tutaj jest to naprawdę odczuwalne, że ta szlifierka szlifuje szybciej. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że jak ze wszystkim, jak to co samo co wam ciągle mówię, że nie ma jednego narzędzia do wszystkiego. Zawsze jest coś za coś. Macie szybsze szlifowanie, ale ono będzie bardziej rysowało. Nie będzie aż tak dokładne jak przy tej szlifierce, więc no de facto najlepiej byłoby mieć dwie szlifierki, albo jeśli musicie mieć jedną, no to ja bym jednakowoż zrobił ponownie tak jak zrobiłem, czyli kupić najpierw ze skokiem 2,5. Trudno, będzie to dłużej trwało, ale efekt finalny będzie lepszy. Idąc dalej, jeśli chodzi o takie na przykład kwestie jak wyważenie tych narzędzi, no to zwróćcie uwagę, że gdzie jest środek ciężkości? Środek ciężkości zarówno jednej, jak i w drugiej jest idealny. To jest to samo narzędzie, tak? I ta sama konstrukcja, tylko różni się mimo środek. Środek ciężkości jest idealnie w ten sposób, że ona nigdzie ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nie przeważa. Także z tym nie ma problemu. Wygodnie się pracuje jednym, drugim narzędziem. Jeśli chodzi o to, jak już podłączycie do prądu, włączycie, no to zwróćcie uwagę, nawet trzymając za sam przewód, możecie w ten sposób, znaczy możecie, to jest bez sensu, żeby w ten sposób pracować, ale nie wyrywa z ręki ani jednego, ani drugiego narzędzia, więc praca nawet taka długotrwała, całodniowa, jest wygodna, samo tłumienie drgań też jest ok, więc zarówno w jednej, jak i w drugiej. No, tak, także ten. Chcę wam jeszcze pokazać samą różnicę w tym mimośrodzie, bo tak na żywo, jak ją tutaj mam w ręku, to widać nawet, jak ją w ten sposób kręcę, na ile ona się rusza, na ile jaka jest różnica tego mimośrodu. Ja nie wiem, czy wy to wyłapiecie. To jest ta 2,5, zresztą widać, a to jest 5.
I tutaj rzeczywiście po prostu ten skok jest dużo większy. No i to właśnie się przekłada na samą pracę. I tak w sumie do czego można się doczepić? Znaczy doczepić, ciężko powiedzieć doczepić. Zarówno jedna, jak i druga ma moduł Bluetooth. Można mieć aplikację w telefonie i wtedy w aplikacji można sprawdzać naprawdę. W momencie, kiedy ją uruchomicie, to z jaką prędkością obrotową ona pracuje. Bardzo istotne i naprawdę warto było ładować moduł Bluetooth, żeby wiedzieć o tym. Jakbym tego nie miał, to naprawdę moje życie by nie miało sensu. To jest jedna z tych rzeczy, które są bez sensu. Druga taka sprawa, ale do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić, trzeba z tym żyć. Czasem jest tak, często jest tak, prawda, że w innych szlifierkach czasem chcecie odłożyć narzędzie w ten sposób. Ale tutaj w momencie, kiedy odłożycie tą szlifierkę w ten sposób, naciskacie tutaj ten włącznik i ona zaczyna pracować. Tak samo ile razy było tak, że jak w innych moich szlifierkach chciałem wymienić papier, też obracałem, ściągałem i naklejałem następny. Tutaj jak zrobicie w ten sposób, dokładnie jest ta sama sytuacja. Więc po prostu narzędzie trzeba wyczuć i pamiętać o tym, że tutaj jest sam włącznik. Druga sprawa, co jednemu może pasować, drugiemu może nie pasować, no to jest właśnie ten nieszczęsny włącznik, że cały czas trzeba go dociskać, żeby szlifierka pracowała. Nie ma możliwości zablokowania tego. Mi to osobiście pasuje. Niektórzy woleliby na przykład tutaj po prostu włącznik, włącz, wyłącz. Kwestia gustu, co się komu podoba. Z drugiej strony należy też wspomnieć o tym, że oprócz tego, że macie regulację tutaj plus minus obrotów, to sama siła docisku tutaj też powoduje różne prędkości. Zresztą pokażę Wam. Mówię o tym, mam po prostu mogę pokazać. Teraz sobie tutaj zmniejszam na minimum. I teraz zwiększamy. Tak. Ale oprócz tego, tak jak mówię, tak samo tutaj, w samym tym włączniku macie regulację. Także siła docisku też powoduje, że szlifierka będzie działała szybciej bądź wolniej. Kwestia wyczucia tego, jak to sobie wyczujecie, to będziecie z tego korzystać. Ja z tego korzystam. Jest naprawdę spoko. A oprócz tego, no to cóż, no szlifierka jak każda inna. No, każdą szlifierką da się pracować. Tą się pracuje naprawdę wygodnie z tego względu, że jest bardzo lekka. Dobrze jest rozwiązany system drgań. Po prostu ona nie drga w ogóle, prawda? Więc nie ma żadnych wibracji przenoszonych na rękę. Jeszcze z takich minusów. Jeśli na przykład ktoś pracuje inaczej, nie ma tutaj możliwości pracowania bez odciągu. Dużo szlifierek jest tak skonstruowany, że sam wirnik powoduje automatyczne odsysanie pyłu, który później ląduje na przykład do takiego woreczka, co czasem dostajecie w zestawie ze szlifierką. Tutaj nie ma takiej możliwości. Tutaj jeśli nie będzie podpięty odkurzacz, to wszystko się tutaj będzie kisiło, to nigdzie nie będzie odrzucane, więc tą szlifierką jedynie pracujecie razem z odkurzaczem. Co ciekawe, tak ona jest lekka, jak ją tak bierzecie, jest lekka. Ona się robi ciężka w momencie, kiedy podłączycie rurę od odkurzacza, więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup po prostu cieńszej rury albo coś pokombinowanie, żeby zamienić samą rurę na jakiś wąż, żeby po prostu cały zestaw był lekki. No i tak to chyba wszystko z minusów. A oprócz tego naprawdę narzędzie
Okej. Teraz będzie nam się na pewno dużo wygodniej pracowało. Ale to jest moje zdanie. Pytaliście się, to wam mówię. I tyle. No, wiedziałem, że będę musiał kupić szlifierkę. Ja się zdecydowałem na to. Podejrzewam, że inni producenci, którzy robią podobne szlifierki, jeśli chodzi o rozwiązanie, bo mówimy tutaj o szlifierkach z silnikiem indukcyjnym, myślę, że też to będzie działało. W końcu to jest, umówmy się, no to drogi sprzęt, to nie jest tania szlifierka, więc myślę, że od takich narzędzi już w takiej cenie można naprawdę wymagać, żeby było dobre i było dopasowane do użytkownika. Więc to jeśli się zastanawiacie nad zakupem jakiejś takiej szlifierki, to ja bardzo polecam. To samo, co ktoś mi kiedyś powiedział. Nie kupuj w ciemno szlifierki za dwa koła, bo co się stanie, jak ją kupisz, a będziesz z jej niezadowolony. Może akurat twoja dłoń jest taka, że nie będzie tutaj to jakoś szybko się zgrywało, nie będzie dla ciebie wygodna, nie będzie ci się fajnie pracowało. Jak kupujecie taką szlifierkę, idźcie do salonu jednego, drugiego, weźcie sobie do ręki, popróbujcie, spróbujcie, jest możliwość czasem jakiejś demonstracji, czy ta szlifierka będzie ci odpowiadała, bo może się okazać, że to nie jest narzędzie dla ciebie i ty na przykład rzeczywiście potrzebujesz festula. Może tak być. Najlepiej sobie wziąć, spróbować, wypróbować, będzie ok, to kupuj. Jak nie będzie ok, szukaj czego innego, to nie kosztuje stówki, że można to przeznaczyć na straty. Tylko to jest narzędzie, które ma już pracować przez długi czas, więc niech będzie dopasowane po prostu tak do ciebie. I to jest w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało zadawajcie. Jak będę tylko wiedział, to będę odpowiadał. I cóż, bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, standardowo łapka w górę. Napisz coś w komentarzu, jeśli masz czas i ochotę. I cóż, widzimy się już niebawem. Widzimy się w niedzielę i będzie realizacja. Tak więc bardzo was zapraszam. Trzymajcie się. Cześć!